No, ja w sumie jestem zadowolony. Tematy były obydwa w porządku, ale jeden mi się bardziej podobał, a test też nie był najgorszy. Aczkolwiek były łatwiejsze, ale ten był w porządku. W sumie nie były trudne pytania. No nie były. Niektóre sprawiły trochę trudności, ale nie było źle. Myślę, że tak ponad 60% albo 50% na pewno będzie. No taki spokojny wynik. Tak pewne zdanie. Czy coś mnie zaskoczyło? W sumie nie było. W sumie nie było nic takiego. Byliśmy przygotowani po prostu. Do tego co było, byliśmy przygotowani. Pierwsze Lopato. Pierwszy dzień po maturze do w miarę. No było, minęło, co innego można powiedzieć. No ale co, test był trudny? Nie był trudny, był w miarę spoko, znaczy w miarę taki do napisania. No, całkiem fajnie, całkiem spoko. Poszło. Mogło być gorzej. Dokładnie, mogło być gorzej, zawsze mogło być gorzej. No, była dość prosta. Na pewno będzie pozytywnie, jeszcze zależy jaki wynik. No, zobaczymy. Spodziewaliśmy się lalki i była lalka. Chyba w sumie najłatwiejszy fragment. No i był taki życiowy temat, no bo czy człowiek czy decyduje o swoim losie, czy nie. I więc był dość łatwo znaleźć argument. Bardzo ogólnikowy w sumie. Można było się odnieść do wszystkiego. Jak matura? Pierwszy dzień. Jak matura? No ogólnie dużo stresu było, ale tak naprawdę nie było tak źle, jak się wydawało. Przynajmniej w moim odczuciu. Nie wiem. Ja raczej się nie stresowałem, ale jak poszło, to dopiero zobaczymy przy wynikach. Myślę, że najgorsze mnie dopiero czeka. Matematyka rozszerzona i angielski, która będą liczyć się najwięcej. Temat rozprawki nie był nawet najtrudniejszy. Na szczęście była rozprawka nie tak jak w gimnazjum. No i gimnazjum? W gimnazjum teraz miała być rozprawka, było opowiadanie. A ogólnie, no nowa matura. No zobaczymy. Zobaczymy. Jaką. Było sporo egzaminów próbnych. Na pewno wiele nam dały. No, trzeba przyznać. Zobaczymy, jak będzie z językiem polskim. Dokładnie, ustnym. Najbardziej boimy się polskiego. Coś zaskoczyło? Nie. Nic? Nic. No ale zaraz. No. 3 godziny pisania. 3 godziny pisania. I jakie emocje? Pozytywne raczej. Jesteś dobrej myśli? Jestem bardzo dobrej myśli. A co jeszcze przed tobą? Przede mną jest jeszcze matematyka, angielski i rozszerzenia. Biologia oraz chemia i matematyka szkoła. Nie, chyba byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Lektura w opracowaniu była bardzo fajna. Dostaliśmy lalkę Bolesława Prusa, także raczej przyjemna lektura. No ja po prostu jestem zadowolona, bo akurat z tą lekturą dobrze się zaznajomiłam. No i ja czekam na wyniki. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. Jeden tekst, wiersz był. I podać tytuł i autora. To było najtrudniejsze z tego wszystkiego. Tak, to wszystko było twórcze. Nie było z tym żadnego problemu. A czego obawiacie się na tej maturze? Ustnego polskiego. Jeden. Chyba najbardziej. Dla mnie zaskoczeniem było trochę czytanie ze zrozumieniem. Trochę mi zajęło to więcej czasu. Tak, nie spodziewałeś mi się, że akurat lalka będzie, bo lalka jest bardzo często, prawdę powiedziawszy, no i... Nie wiem, ale dla chyba przyjemne... Ale to czytanie ze zrozumieniem rzeczywiście. Ale to temat na wypracowanie przyjemny. Dokładnie. Można było użyć wielu przykładów. Tak. Akurat... Tak, była duża dowolność. Każdy inny ma punkt widzenia. Nie, w sumie nic. Raczej nie. Była taka przewidywalna. Lalka przewidywalna, raczej do napisania. Do napisania było. Długo się przygotowaliście? Nie. Powiedzmy, że nie. Przez 3 lata. Coś cię zaskoczyło? Nie, nic. Jedzenie nie. A po maturze idziecie na kremówki? Nie, ja nie lubię kremówki. Na co idziecie? Coś... Na pizzę? Tak.